Dzień dobry, witajcie. Przychodzę do Was, bo przyszła tu do mnie paczka. Chciałabym wyjąć już przynajmniej jedną rzecz z tego kartonu, bo przydałaby mi się pod prysznicem. Więc stwierdziłam, że na szybkości pokażę Wam, co takiego tu mam. Może kogoś to zainteresuje. To poczekajcie, otworzę sobie karton i zaraz do Was wracam. Karton otwarty i już na pierwszy rzut oka widzę w podglądzie, że widać, że są tu przede wszystkim leki. Przyszedł taki czas, że w mojej ocenie suplementacja jest turbo ważna. Ja ogólnie uważam, że pewne suplementy, a w zasadzie witaminy, bo nie suplementy jako takie, powinniśmy przyjmować cały rok. Ale to wiecie. W sumie to jest wszystko kwestia indywidualna, zależy od Waszych badań. W każdym razie ja mam tutaj takie podstawowe rzeczy, których z Andrzejem używamy. I to co mam, no to na przykład magnez z witaminą B6. Mam tu tego całkiem sporo, bo ja słuchajcie, takie zamówienie robię raz na kilka ładnych miesięcy. No bo wiecie, no nie chcę mi się tak rozdrabniać, po prostu wolę kupić i już mieć w mojej szafce zapasy. Mam też tutaj biotynę, a w ogóle opakowanie się chyba jakoś trochę zmieniło. Taka biotyna, słuchajcie, to jest dużo tańsze niż Bioteval, a to jest ta sama substancja, czyli jak to się nazywa? Debiotyna po prostu. Także nie ma sensu przepłacać. Lepiej kupić to taniej. Ja moje zamówienie mam akurat z apteki, drogerii Gemini, nie wiem jak to powiedzieć, czy tak bardziej po polsku, czy może bardziej po angielsku. No ale to wiecie, no trzeba po prostu szukać co, gdzie jest tańsze. Tutaj mam witaminę C z witaminą D, to akurat rutyna C, ale to wiecie. Nie ma tak naprawdę znaczenia. Jakby kto produkuje ten lek, czy to jest rutinoskorbin, czy to jest co innego, wiecie. To nie jest w ogóle istotne. Dobra, i co tu jeszcze mam? O, tutaj takie pastylki na gardło. Nie mam pojęcia, czy są spoko, czy nie. Były tanie. Więc stwierdziłam, że wezmę właśnie coś takiego, co będzie nawilżało trochę, bo przyszedł taki okres właśnie w ciągu roku, gdzie co chwila boli nas gardło, więc wiecie. Dobra, i tu mam popakowane jeszcze różne rzeczy. Tak, one są tak popakowane... Tak o. Zobaczmy, co się tu kryje. Ale to jest wielkie. To jest, słuchajcie, odżywka. To jest odżywka i słuchajcie, tu jest litr, to jest ogromne i ta butelka kosztowała chyba tylko 10 zł. Z tego co kojarzę. No i właśnie, ja zawsze ostatnio używam tych odżywek z OnlyBio, a stwierdziłam w sumie, że dam szansę też innym rzeczom, bo w sumie dlaczego nie? I stąd właśnie ten zakup. Mega jestem ciekawa, czy to mi się sprawdzi. Nie wiem, czy nie zrobiłam trochę źle, że zamówiłam taką wielką butlę, ale kurde, no 10 zł za litrową odżywkę. To nawet jak ona będzie do dupy, to zużyje się. W sumie wiecie, to tylko włosy. Co tu jeszcze mam? Mam jakąś... Ogólnie mam odżywki do włosów. Mam odżywkę z Nakomi, o taką. Wszystko będziecie na pewno widzieć w wdęku. Mam coś, co się nazywa... Barwa naturalna. Odżywka kaktusowa do włosów przesuszonych i normalnych, nawilżająca, 98% składników pochodzenia naturalnego. Bardzo ładna tubeczka. W sumie spory jest ten produkt. 200 ml. Te Nakomi miało ile? 150. Jest trochę mniej. Tutaj też mam jakąś maskę. Włosy suche, zniszczone farbowaniem i modelowaniem. Nie wiem w ogóle co to za marka, w ogóle jakoś tak tubka powiedziałabym, że wygląda nawet aptecznie. Tutaj mam ile? 150 ml. Wszystko będę testować i będę dawać Wam znać, co my tu mamy. Kolejne odżywki. Pechology od Joanny. Odżywka humektantowa, nawilżająca do włosów o różnej porowatości. O, coś mnie
jestem wyraźna. Tak się prezentuje opakowanko i kolejna to jest do kompletu w sumie z tym, chociaż to nie jest komplet, jest to po prostu ta sama marka. Tutaj jest taka maska do włosów, maska, nie wiem, balsam, może tak, może balsam do włosów, tak. No czyli też taka odżywka. Tylko ktoś sobie to wziął i inaczej nazwał, a to po co, dlaczego jakby zależało mi tak na tym zamówieniu, to szampon, słuchajcie. Mamy czasem oboje z Andrzejem taki problem, że raz na jakiś czas pojawia się u nas łupież. Myślę, że nikt z nas łupieżu nie lubi, więc kupiłam, o spoko, zmieniło się opakowanie, bo kiedyś było takie... No, takie mniej fajne, a to widać, że jest takie porządniejsze. Więc kupiłam taki szampon przeciwłupieżowy i powiem wam, że ja jak używam tego szamponu, bo już wcześniej też go miałam, to mam tak, że wystarczy, że użyję go, nie wiem, 2 czy 3 razy i mam naprawdę spokój z łupieżem na dosyć długi czas. Tu mam jeszcze jedną paczkę. Dziwnie tak, że jakby, nie pokażę wam, bo to są moje wszystkie dane, ale dziwnie, że tak jakby zapakowali mi taką mniejszą paczkę w dużą paczkę i tutaj są normalnie moje wszystkie dane też. To co mam tutaj to, słuchajcie, leki, czyli zwykły ibuprom. I moje ulubione pastylki na gardło, ulubione, w sensie, no moim zdaniem po prostu najlepsze, czyli Orofar. No i do tego Fenistil, ale to zamówiłam z myślą o Adasiu, bo pisałam do Ani, czy czegoś nie potrzebuję. Także tak. No i tak wyglądały te moje zakupy. Całość kosztowała chyba jakieś 300, ale no większą część tej kwoty to były po prostu, wiecie, leki. Ten ibuprom, który tu kupiłam, ma ta mniejsza dawka w 200, jakby 200 mg, to jest 96 tabletek. Tutaj mam tabletek 48, więc jest tego całkiem sporo, ale tak jak mówię, no chyba ostatnie w sumie takie duże zamówienie robiłam z 9 miesięcy temu. Tak mi się wydaje. No, że jakoś pod koniec tamtego roku, albo na początku tego roku. No, już trochę czasu minęło. Uważam, że tak jest dużo taniej niż chodzić do apteki i kupować rzeczy na bieżąco. Dlatego ja taki wariant uskuteczniam. Sprawdźcie, czy rzeczy, których używacie, wiecie, tak na co dzień. Jeżeli coś suplementujecie, nie są tańsze, jak się zamówi je przez internet. I właśnie polecam w taki sposób robić zakupy, bo normalnie jak się idzie do apteki, to te rzeczy są koszmarnie drogie. Dobra, tyle o moich zakupach. Wrócę do was, jak będzie działo się coś ciekawego. The next day. No i wracam do was taka trochę odmieniona. No i chyba muszę wam już zdradzić, bo szykuję taki film, że zrobiłam makijaż permanentny, bo nie da się tego w dniu dzisiejszym nie zauważyć. Ja już mam go od jakiegoś czasu. To, co widzicie tutaj, to była lekka korekta. O tym pojawi się osobny film. Pewnie gdzieś po nowym roku dopiero, bo to się będzie teraz trochę goić. Ale no to tak, tytułem wytłumaczenia się, bo no ja wiem, że teraz trochę głupio wyglądam. Zwłaszcza, że nie mam makijażu, ale korektę miałam robioną wczoraj. Więc przez najbliższe 2 dni lepiej, żebym nic tutaj nie nakładała, żeby po prostu tych ran nie zabrudzić. Znowu zmieniałam baterię. Ostatnio nie mam szczęścia, jak biorę ten aparat. No w każdym razie przyszłam też tu do was właśnie, bo chciałabym wam powiedzieć, a w zasadzie pokazać, że słowo się rzekło, rzeczy się robią. Właśnie będę pakować kalendarz adwentowy. Wypisałam już taką uroczą, świąteczną kartkę, którą dołączę do tego kalendarza, który będę wysyłać Ewelinie. No i co? No i zaraz zaniesiemy to do paczkomatu. Także biorę się do pakowania, etykieta już jest wygenerowana. Także za chwilę lecimy z tym koksem. Postanowiłam, słuchajcie, że wykorzystam te pudełko, w którym to do mnie przyszło po prostu. Mam wszystkie te papiery, którymi to było zapakowane, bo nie chciałabym, wiecie, żeby coś się z tym stało w transporcie. Także wszystkie te rzeczy tu mam. Może pokażę wam to z innej perspektywy.
Zapakowuję to tak. Ja wiem, że to nie wygląda najpiękniej na świecie, ale nie mam takiego kartonu, który by idealnie pasował na ten kalendarz, który się tu kryje. A najważniejsze jest jednak dla mnie to, żeby to po prostu dojechało do Eweliny całe. Także wkładam tu wszystkie te papierki. Wydaje mi się, że będzie naprawdę ok, że nic się z tym po drodze już nie wydarzy. Także zakleję to i lecę do paczkomatu. Paczka się pokleja. Słuchajcie, nie mogę znaleźć markera, a muszę napisać gdzieś na niej kod nadania. Bo jak się wysyła paczkomatem, a się nadaje z aplikacji, to nie trzeba mieć etykiety, co jest turbo wygodne. Także oklejam to, żeby mieć pewność, że się nie otworzy, robię to szarą taśmą. Bo ta taśma kurierska jest taka mech. Oj. Dobra. I zaraz zaniesiemy to do paczkomatu. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, że będzie w ogóle wolne miejsce w paczkomacie. Chociaż zazwyczaj paczki nadawane paczkomatem to są małe rzeczy, a to jest paczka ta jakby duża gabarytowo. Więc mam nadzieję, że znajdzie się jakieś wolne właśnie okienko. Mamy to. To co? Ubieramy się i lecimy. Co mam w rączkach? To co widzieliście już wcześniej, ale muszę, słuchajcie, znaleźć etykietę, żeby móc otworzyć paczkomat. O, mam impost. Spoko to jest, słuchajcie, w aplikacji przychodzi taki kod QR. O Boże, a jak to nadać? Zeskanuje mi się to? Zeskanuje, no. Paczka idzie do Eweliny. Zobaczcie się. Oj. Weszła. Trzeba było pchnąć, ale weszła. Nadane. Mam nadzieję, że szybko do ciebie dojdzie, Ewelina. Przyszłam, słuchajcie, nagrać zakończenie do łazienki, bo mamy zamontowane już światło na górze i jest po prostu taka lampa, że mucha nie siada. No, więc korzystając z tego, że w miarę spoko mnie widać, chciałabym powiedzieć w sumie dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że chciałabym, żebyście dali mi znać, czy taki vlogmas, który nie będzie stricte budował świątecznej atmosfery, ale też będzie pokazywał nasze układanie się w meblach, które czeka nas właśnie za chwilę na początku grudnia. Czy chcielibyście, żeby jakby to było w ramach vlogmasu? Czy chcielibyście, żeby się pojawiło kilka takich stricte świątecznych filmów, a te filmy z układaniem tego bajzlu, żeby się pojawiły po nowym roku? To jedno. A drugie w związku z tym, w sumie, że padły takie propozycje w komentarzach pod tym filmem, gdzie był konkurs, to mam do was pytanie. Czy chcielibyście, żebyśmy nagrali, nie wiem, czy ja z Andrzejkiem dla was Q&A, i jeżeli tak, no to w sumie co takiego chcielibyście o nas wiedzieć? Czy jest coś takiego, co was jakoś interesuje? Jeśli macie jakieś pytania i uzbiera się ich jakaś sensowna liczba, to dajcie znać, nagramy wtedy taki film. No i co? I na dzisiaj to byłoby wszystko. Tak jak widzicie, paczka powędrowała w ręce Eweliny. Mam nadzieję, że dotrze do niej na czas, że będzie mogła się cieszyć tą paczką cały grudzień, ale na pewno tak będzie, przecież paczkomatem, jak się nadaje, to szybko będzie. To są maksymalnie dwa dni, więc pewnie już we wtorek tak kalendarz będzie u Eweliny. Dobrze. Więc to tyle z moich ogłoszeń parafialnych. Bardzo wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz. Naprawdę, proszę, odnieście się do tych pytań, które przed chwilą zadałam. I co? I do zobaczenia w kolejnym vlogu.